Witam wszystkich, bardzo miło mi tutaj być na tej scenie. Chciałbym powiedzieć parę słów właśnie z osoby, która zmierzyła się w swoim życiu z chorobą afektywną dwubiegunową, nazywaną też zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Takie dwa słowa, które w sumie myślę są najważniejsze dla mnie jakby i chyba wspólne dla moich znajomych, którzy zmagali się też z zaburzeniami, to jest właśnie wola walki, czyli to jest... Coś takiego, co po prostu determinuje, że po prostu ja jako osoba, która zmaga się z problemem, chcę podjąć to wyzwanie i chcę stawić temu czoła. Pewnie szczególnie trudne jest to do wyobrażenia sobie na przykład osobom w depresji. To nie musi być od razu wola, nie wiem, zmiany świata, tak? Co jest bardziej typowe dla tego drugiego stanu górki. Natomiast to już może być wyjście z domu, to może być spotkanie się ze znajomymi, to może być po prostu chęć otworzenia internetu i zobaczenia pewnych materiałów, po prostu jak sobie można pomóc, czy też porozmawiania z przyjacielem. Więc te dwa słowa chciałbym, żeby nam wszystkim w sumie przyświecały. Jakąś taką moją osobistą misją jest właśnie otwarcie, otwarte mówienie o tym, co mnie spotkało. Zawsze sobie taki obrazek przypominam, że ktoś jak w szkole czy w naszej firmie łamał nogę. No to. Było takie zabawne, bo wszyscy się w sumie podpisywali jakimiś flamastrami, rysowali sobie tam emotki, jak to się dzisiaj mówi. No i w sumie wszyscy tą osobę wspierali. W sumie każdy też wiedział wcześniej, że czym, z czym wiąże się złamana noga, no bo tam pewnie trochę się gorzej kuśtyka i tak dalej. Myślę, że trochę inaczej właśnie jest tutaj z tymi zaburzeniami psychicznymi. One są trochę stygmatyzowane, trochę jakby wyłączane. Myślę, że Wiele osób ma problem, żeby po prostu powiedzieć o tym. Też samo zmierzenie się z takim zaburzeniem jest o tyle trudne, że kiedy ono przychodzi tak naprawdę nie mamy pewnej wiedzy, z czym musimy się mierzyć. Dla mnie jest to też o tyle specyficzne, że kiedy na przykład nie wiem, chorują nam nerki, ręka, no jakikolwiek inny organ, no to jednak tym organem decyzyjnym, który cały czas kieruje naszym procesem zdrowienia jest mózg, który jest w sumie zdrowy. W momencie tutaj, kiedy mamy, że tak powiem, no, też somatycznie chory mózg. No mamy dodatkową, dodatkową trudność. Więc szczególnie powinniśmy trochę wiedzy takiej, nawet podstawowej, z czym możemy się spotkać, mieć, żeby też społeczeństwo miało, żeby też po prostu, nawet jak my znajdziemy się w tym trudnym etapie naszego życia, no, przyszedł ktoś, wyciągnął do nas tą pomocną dłoń i po prostu nie wytykał nas palcami, ale właśnie wskazał nam kierunek. Tutaj pan doktor już powiedział pewne statystyki. Ja też jestem współtwórcą takiej wystawy. Uważaj na głowę. To z Muzeum Miejsca w Szpitalu Babińskiego, które właśnie pokazuje, jak osoba chorująca z jakimi etapami chorowania, ale przede wszystkim, co co dla mnie najważniejsze, zdrowienia, się zmaga. No, też nie jest tajemnicą, z badań wychodzi, że 37% ludzi spotka się na pewnym etapie swojego życia z pewnym zaburzeniem psychicznym, więc skala jest olbrzymia. No, z tą moją osobistą przypadłością, czyli z tą chorobą afektywną dwubiegunową, to jest powiedzmy taka depresja z odbiciem, czyli z, mamy okresy bardzo smutne, ta depresja była bardzo dobrze opisana. Mamy okresy um, bardzo wesołe, kiedy. Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy jakimiś prorokami na przykład, czy też możemy zmienić świat, przewidywać w myśli innych osób. No, miałem przyjemność lub nieprzyjemność doświadczyć podobnych rzeczy, więc no, jest to bardzo ciekawa choroba. Jedna z tych osób de facto no, ma to zaburzenie zdiagnozowane, szczególnie dotyczy to osób, które mają taką bardzo ostrą postać, jaką ja mam, miałem. Mówi się też, że jedna na 20 osób przejawia jakieś symptomy tej choroby, więc prawdopodobnie na tej sali znajdziemy nawet osoby, które tak nie są jeszcze tego świadome do końca. No więc, tak, no, też, żeby powiedzieć trochę o sobie, jak to u mnie powstało, i też po prostu zejść na pewne poziomy praktyki, i, i potem co pomogło mi wyzdrowieć, no bo uważam się teraz za zdrowego gościa, po prostu przyjmuję jakieś tabletki, pewnie jak. Większość ludzi w wieku 30 lat, e, coś tam musi mieć. <grym> <grym> więc ja cieszę się, że mam tylko to. E, tak, więc e, moje życie trochę się zmieniło właśnie przez tą chorobę w 2014 roku. E, przed tym rokiem, no to można powiedzieć, że moje życie było zdeterminowane bardzo mocno przez rozwój osobisty, przez karierę. E, jestem informatykiem z wykształcenia, Przedsiębiorcą nawet założyłem firmę w liceum. Tak naprawdę całe swoje życie związałem z rozwojem portali internetowych. No i można powiedzieć, że do tego 2014 roku to było takie, pasmo no, pasma sukcesów, pieniądze, no, można powiedzieć, intelekt. W sumie to, co potem do mnie dotarło, to bardzo mocno zapominałem o takim, o pewnych wartościach w swoim życiu, o emocjach, o takim zdrowiu, powiedzmy balansie, pracy i, i, i zdrowia. Po prostu byłem tak jakoś nieświadomy, nie wiem, byłem zbytnio skupiony na intelekcie, zbytnio skupiony na rozwoju. No i akurat ten 2014 zaowocował w takie dwa dość duże wydarzenia, które ja tutaj um, jestem zwolennikiem tej teorii, że właśnie one były takim czynnikiem spustowym, bo tam predyspozycje genetyczne to każdy jakieś ma. Eee, no, były takie dwie rzeczy. No, pierwsza, można powiedzieć, taka bardziej maniakalna, podniecająca, no to świetnie rozwijająca się firma, wyjazdy do Stanów, pozyskiwanie finansowania, Boston, Massachusetts, Mariusz Max Colonko i tak dalej. Druga, druga rzecz, no już bardzo nieprzyjemna i ta rzecz, która bardzo się wstydzę w swoim życiu, natomiast też o niej mówię, ponieważ uważam, że była czynnikiem spustowym, no to w perfidny sposób rozstałem się ze swoją narzeczoną, z którą byłem trzy lata. No i myślę, że to spowodowało jakąś taką dysocjację, rozszczepienie się tam tego, co zrobiłem, a jakiegoś mojego wewnętrznego systemu wartości. Tak naprawdę ciężko jest określić, czy to było przyczyną, czy skutkiem tej choroby, bo ona też w swoim na przykład górkach, jeżeli jest niekontrolowana, ma coś takiego jak rozwiązłość seksualna. Więc. <laughs> Postanowiłem sobie, że nigdy tego argumentu nie będę używał w swoich dalszych relacjach, bo może to prowadzić do bardzo dziwnych rzeczy. Okej, okay, no więc na 2014 rok to był taki moment, kiedy no spotkałem się z tą taką straszną postacią tej choroby, bo jak mówiliśmy tutaj o depresji, w tym takim stanie minus 5, czyli tendencje, zachowania samobójcze, no to tak samo w manii, czyli po drugiej stronie mamy do czynienia z czymś takim, co nazywa się psychozą, czyli można powiedzieć już takie odszczepienie od rzeczywistości, pojawiają się urojenia, a, czyli de facto, no, możemy myśleć, że mm, ktoś chce nam zaszkodzić, albo twierdzimy, że coś jest, a tak wedle ogółu nie jest. Eee, <laughs> lub halucynacje. Halucynacje, czyli to są już takie zmysłowe odczucia, no, możemy widzieć kogoś, Kogo nie ma, albo widzieć w twarzy kogoś kogoś innego, albo słyszeć różne ciekawe rzeczy, czy też wąchać różne ciekawe rzeczy. No, u mnie to się objawiło dość strasznie. De facto no, musiałem być hospitalizowany w szpitalu Babińskiego dwukrotnie na tym oddziale stacjonarnym, łącznie z przypięciem pasami do łóżka, więc niefajne sytuacje. 24. 20... Przy pierwszej hospitalizacji 24 godzin swojego życia nie pamiętam, po prostu tak mocne leki i tak mocny stan uniesienia. Wtedy nie postawiono mi diagnozy, no po prostu taka jest procedura z tego, co się potem dowiedziałem, że przy pierwszym epizodzie psychotycznym takiej diagnozy się nie stawia. Więc musiałem się jeszcze drugi raz pojawić w tym cudownym miejscu. Myślę trochę też z uwagi właśnie na niedoinformowanie ogólne. Nie wiedziałem, że mogę, po prostu odrzucałem wszelkie diagnozy, bo po prostu nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. No i w drugi raz to już de facto miałem bardzo udane święta, ponieważ od 22 grudnia do 7 stycznia w sumie nic nie pamiętam. To Też taki etap lekowy bardzo mocny. Ale co się wtedy wydarzyło i tutaj myślę, to jest, wiele ludzi pewnie sobie zadaje to pytanie, czy diagnoza to jest wyrok czy ocalenie? No dla mnie to było ocalenie. Kiedy po prostu dowiedziałem się co mi jest. Więc poznałem swojego przeciwnika i stwierdziłem, że po prostu okej, okay, no, Whatever, trzeba z tym walczyć, no i tak jak mówię, wola walki. Zawsze całe życie walczyłem z czymś, no to teraz sobie powalczymy tutaj e, z chorobą dwubiegunową. Oczywiście to było bardzo trudne, ponieważ jak się przejdzie taką ekstremalną ekscytację, e, misje, wizje jezusowskie i inne takie, no to jest dosyć trudno potem się pozbierać. Organizm też się musi e, no, na pewien poziom energetyczny, że tak powiem, wzbić, więc taki haj dwutygodniowy na przykład kosztuje potem 4 miesiące depresji. No ale tak, ta wola walki jednak była, tak sobie dzisiaj przed tą właśnie prelekcją zastanawiałem się, co ja mógłbym de facto zalecić ze swojej perspektywy, w jaki sposób na przykład, e, no ja się z tym zmierzyłem, no, leżąc w łóżku przez trzy miesiące, e, no i właśnie. E, Zastanawiają się nad kolejnością, no ale może najpierw powiem od bliskich, o, o bliskich, tak, czyli osobach, które mamy w pobliżu, to mogą być rodzice, to mogą być przyjaciele, to może być pastor, ksiądz, nie wiem, ktokolwiek, do kogo się odeżwiemy, sprzedawca w sklepie, po prostu też porozmawiać, każdy ma jakieś doświadczenia, może ktoś coś doradzi. Ja miałem też szczęście, że moja mama gdzieś akurat dość mocno googlowała w tym temacie, więc pewne rzeczy podsuwała Tutaj trochę uwaga też do całego środowiska medycznego. Myślę, że więcej informacji, więcej informacji dla pacjentów, nie tylko stawianie diagnozy i przepisywanie recept, to według mnie powinni wszyscy lekarze też wziąć do siebie. Tutaj fajnie, że pojawiła się uwaga odnośnie ciała i treningu na poprzedniej prezentacji. Dla mnie to było ważne. To były praktycznie w pierwszej mojej depresji to były jedyne rzeczy, które byłem w stanie robić to chodzenie na masaże, więc bardzo duży sport. W drugiej też było lepiej, bo treningi personalne, więc miałem trenera, do którego po prostu musiałem pójść, bo po prostu miałem jakiś kontrakt. E Oczywiście leki, żeby o nich nie zapomnieć, no to nie można tego odrzucać. Uważam, że leki w dzisiejszych czasach neuroleptyki, e drugiej generacji antydepresyjne, stabilizatory nastroju. Naprawdę to jest rewelacja, tylko trzeba dać swojemu lekarzowi trochę zaufania, mówić mu, jak jest. Nie ściemniać, że się bierze leki, jak się nie bierze, bo 90% pacjentów może mniej, ale tak robi. To nie my jesteśmy najmądrzejsi. Wszak są ludzie, którzy to studiują. Także nawet jeżeli rzuciliśmy leki, idziemy na wizytę, mówimy, rzuciliśmy leki, doktorze kurwa źle się czuję, potrzebuje pomocy. To była moja strategia na lekarkę po prostu nie miała ze mną życia. Eee, oczywiście, no okej, okay, możemy trochę utyć 5 kg, no ale to nie jest dramat, trzeba się poruszać. Eee, kolejna rzecz, w sumie zapominana myślę, i o której warto powiedzieć, to jest temat psychoedukacji. E, czyli czegoś takiego, jak e, no można powiedzieć, trochę jak widzieliśmy tutaj na wykładzie pana doktora, tylko po prostu podane na przykład w takiej postaci nie wiem, 10 wykładów które są adresowane do samego chorego, jak i też na przykład dla jego rodziny. Więc to mi, osobie ze ścisłym umysłem, dało taki świetny wgląd, w sumie z czym się mierzę, jakie są gotowe rozwiązania, na co mam uważać. To mi pewnie spowodowało, że na przykład nie robiłem żadnych głupot przez pół roku, kiedy po prostu zdrowiałem, tylko po prostu wiedziałem, że to jest proces. Szczerze mówiąc nie wiem, czy to w tym momencie jest refundowane przez NFZ. Wiem, że doktor Siwek z... Z Kopernika, tym się zajmuję. No i oczywiście temat terapii, czyli też, według mnie, odwieczny spór, czy emocje, czy leki, czy przyczyna, czy skutek. No według mnie leki, fajny kopniak, żeby się na przykład z czegoś wygrzebać, natomiast prawdopodobnie przyczyna też gdzieś znajduje się w naszych przeżyciach może w naszym toksycznym środowisku, może w naszej pracy, może w naszym wychowaniu, pewnie pewnej traumie. Najfajniej no sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego na przykład przeżyłem taki epizod depresyjny, tak? Samemu może być ciężko, może do kumpla, może to nie jest najlepsza droga, są psycholog. Z psycholodzy jest 400 nurtów terapii. Każdy coś dla siebie znajdzie. Eee, według mnie dla, dla faceta szczególnie, to ja, dla mnie szacun, jeżeli faceci chodzą na terapię. To jest po prostu bardzo duża odwaga otworzyć się, wystawić tą klatę na strzały terapeuty. Eee, naprawdę polecam. Jest taki słynny żart chyba psychoterapeutyczny. Pyta się mężczyzny, i co pan czuje? A on odpowiada, ja myślę, że. Więc generalnie my jesteśmy trochę, chyba, jako mężczyźni, zamknięci w naszych uczuciach, więc terapia jest fajnym miejscem, żeby się zastanowić, czemu się zmierzyliśmy, z tym, czym się zmierzymy. Już będę zmierzał powoli do końca, natomiast jakby, to, co dla mnie było istotne też, to jest pewna rzecz, do której mam uwagę odnośnie systemu medycznego, tego psychiatrycznego. To jest takie jego rozszczepienie, ja tutaj identyfikuję takie trzy E, sposoby pomocy profesjonalnej. E, dla mnie to są właśnie oddziały stacjonarne, no, czyli tutaj po prostu kładziemy się do szpitala na cały dzień, bo stan już jest rzeczywiście bardzo słaby. E, no opieka. Ambulatoryjna, czyli po prostu chodzimy sobie do lekarza, nie wiem, raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, prywatnie czy na NFZ. A o czymś, coś się chyba rzadko dosyć mówi, i de facto to znalazła moja mama a i żaden lekarz psychiatra mi nie polecił, to są na przykład oddziały dzienne. Czyli to jest taki, taka pośrednia forma, kiedy de facto śpimy sobie w domu, a na przykład między godziną 8 a 13 chodzimy sobie na profesjonalną terapię. Tutaj na przykład na kopernika ja byłem na oddziale leczenia, zaburzeń emocji i nastroju. Uważam, że to był po prostu strzał w dziesiątkę. Po prostu zamiast gdzieś leżeć w tej depresji, jednak chodziłem. Też jest jakiś tam kontrakt, że jak się nie przyjdzie dwa dni i się nie powiadomi, no to się wylatuje. Więc nie jest tak prosto tam przetrwać. Aczkolwiek to jest fascynujące, no to się spotyka na przykład 13 osób, z których każda mierzy się z jakimś problemem i po prostu słuchamy się wzajemnie. Widzimy pewne swoje zachowania, widzimy pewne rozwiązania. No i... Oczywiście w towarzystwie tutaj profesjonalistów, dwójka lekarzy, psychiatrów, psycholog, psychoterapeuta. Fajnym aspektem też było kilka studentek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To już zwłaszcza na dalszym etapie mojej terapii. No i tak właśnie zdrowiejąc, już po tym, będąc w tej depresji, już gdzieś tak widziałem, że powoli chyba coś, światełko w tunelu się pojawia, bo już tak myślałem, kurde, może już nie ta renta jednak do końca życia, może nie będę tak zalegał. Gdzieś tam zacząłem, wymyśliłem sobie, zawsze lubię jeździć samochodami, że może pojeżdżę na tym Uberze, bo nie trzeba robić licencji taksówkarza. A Już mi się tak coś świtało, że chyba coś, coś, coś światełko w tunelu się pojawia. No i rzeczywiście, no można powiedzieć, że dzisiaj jestem, 2018 rok mamy, więc praktycznie 4 lata po pierwszym epizodzie. Ja mówię, że taką pełną remisję, no, powiedzmy no, osiągnąłem rok, Później, więc tak nazwijmy to środkiem 2015 roku, więc praktycznie mam takie trzy lata w bardzo dobrej formie. Oczywiście no, skończyło się to tym, że zostałem wyrzucony z firmy, z którą sam założyłem. No cóż, życie będzie kolejna, to nie żona. No ale tak, de facto żyję. Tak jak żyłem, nawet mówię, że żyję lepiej, bo jestem dużo bardziej świadomy emocjonalnie. Zauważam pewne rzeczy w życiu, które do tej pory po prostu marginalizowałem. Trzeba dbać o sen. Trzeba dbać o równowagę, jak dla mnie. Ja też wykorzystuję w pewien sposób, pewnie swój ścisły umysł do tego, żeby kontrolować po prostu, na którym biegu niej mi się aktualnie znajduję. Oczywiście te wahania już nie są takie, takie duże. Także zachęcam wszystkich po prostu do Korzystania z wszelkich form pomocy. Pewnie będzie możliwość to dzisiaj jeszcze porozmawiać po prelekcjach. Tutaj chciałem jeszcze pokazać na koniec taki poster, który dostałem właśnie od moich kolegów z pracy, kiedy zmagałem się właśnie z tą depresją. Czyli zwycięzcami nie są ludzie, którzy nigdy nie przeżyli porażki, ale tacy ludzie, którzy nigdy się nie poddają. No i według mnie to jest taka esencja, którą chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie zapamiętali z tego dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo.